Na ten moment strażacy ochotnicy z rybnickiej dzielnicy Golejów czekali wiele lat. Jednostka może pochwalić się nowym wozem ratowniczo-gaśniczym. Napęd na 4 koła, silnik spełniający normy czystości spalin Euro 6 czy zbiornik wody o pojemności 6000 litrów. To tylko niektóre z parametrów nowego MAN-a, który kosztował prawie 950 tysięcy złotych. Właśnie tak prezentuje się samochód, który jest dziś chlubą członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Golejowie. Nowy wóz strażacy zaprezentowali we wtorkowe przedpołudnie na placu przed rybnickim magistratem. Dzięki tej inwestycji jednostka dokonała wręcz milowego kroku, jeśli chodzi o park maszyn. Nasz jedź miał już 25 lat, już był wyeksploatowany, przeszedł, prawda, kuźnię raciborską, Olkusz. Także to auto było w zupełności wykorzystane i prawdopodobnie będzie przekazane do innej gminy, nie z naszego rejonu. Nowy MAN, który jest uniwersalnym, profesjonalnie wyposażonym i nowoczesnym samochodem ratowniczo-gaśniczym, kosztował dokładnie 949 560 zł. 300 tysięcy złotych przekazał na ten cel komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, zaś prawie 600 tysięcy pochodziło z budżetu miasta Rybnika. Udało się wymienić samochody w Popielowie, w Kamieniu. No, teraz czas na Golejów, a również w tym roku strażacy z Chwałowic otrzymają nowy samochód. Na pewno to jest taki element, który powoduje, że jest większa mobilizacja. Mieszkańcy, widząc taki dobry sprzęt, na pewno czują się też bezpieczniej. I o bezpieczeństwo chodzi tutaj przede wszystkim. Dzięki wymianie wiekowego Jelcza na nowego MAN-a, strażacy z Golejowa z pewnością będą bardziej skuteczni w prowadzonych przez siebie działaniach. Jest to auto przygotowane do ratownictwa technicznego, wodnego, no i do wszystkich działań na terenie miasta. Te samochody stare, mówię o Jelczach, starach właśnie, no to była niezła szkoła życia. Myślę, że teraz tak naprawdę te samochody to nowa generacja, ale też nowa jakość. Strażakom z Golejowa życzymy bezpiecznej jazdy i szczęśliwych powrotów z akcji oraz tego, by nowy samochód nie musiał zbyt często opuszczać garażu.